Przed pierwszym meczem barażowym Chończanka z Stochowa porozmawiam sobie z Arturem Pląskowskim, bohaterem sobotniego meczu z Górnikiem Polkowice. Witam Ciebie Artur. Witam serdecznie. Najpierw może od tego meczu z Górnikiem właśnie rozpocznę. Można powiedzieć, że miałeś wejście smoka, bo bramkę, która dała nam punkt. No i koniec końców ta druga połowa była jednak lepsza w wykonaniu Chończanki niż pierwsza część. No tak, gdzieś w pierwszej połowie nie, nie wszystko funkcjonowało tak jak pewnie byśmy tego chcieli, stąd zmiana. Myślę, że no, dobre moje wejście co potwierdzone bramką. No, takie były gdzieś tam założenia, żeby właśnie próbować ten mecz trochę rozruszać, obudzić. I, no i się udało. No, ważne, że po prostu zremisowaliśmy ten mecz i jakby to my sami zapewniliśmy sobie to trzecie miejsce, a nie musieliśmy liczyć na, na potknięcie rywala. To była Twoja czwarta bramka w tym sezonie, biorąc pod uwagę minuty, które spędziłeś na boisku. To jest 360 minut cztery bramki, czyli daje to jedną bramkę co 90 minut. Ogólnie ta średnia jest imponująca, ale wiem o tym dobrze, że sam z liczby występów w kończące zadowolony niestety być nie możesz, bo, bo często i gęsto było nawet i tak, że nie mieściłeś się do kadry meczowej. No tak, no ja ze swojej strony. Jak jestem na boisku, no to robię co do mnie należy. A to, że nie mieściłem się do kadry meczowej, no to takie były decyzje trenera, no głównie poprzedniego trenera. tak. To już na to gdzieś tam wielkiego wpływu nie miałem. Ja cały czas robiłem swoje, trenowałem na boisku, myślę, że zawsze udowadniałem swoją wartość i tak było i tym razem. No, mam z rozegranych 360 minut, 4 bramki, jedną asystę. Ja dalej będę robił swoje, a po to, czy, czy będę grał od początku, czy nie, to, to nie jest moja jakby decyzja. Ja będę na pewno robił wszystko, żeby udowadniać swoją wartość, i, i, i tak jak powiedziałeś, no, ja z liczby występów i minut w sezonie nie jestem zadowolony, ale, ale z jakby jakości tych występów i, i statystyk już tak. Teraz może trochę o tym pierwszym barażowym meczu rywalem Skra Częstochowa. Biorąc pod uwagę nasze wyniki ze Skrom, to najgorszy możliwy rywal, ale też i skra jest teraz trochę innym zespołem niż była wtedy. No i Chojczanka, tak? Bo teraz już pod wodzą trenera Tomasza Kafarskiego, więc tutaj też podejrzewamy, jakaś odmiana jest. No tak, te dwa poprzednie mecze ze skrom były przegrane, no ale jakby każdy mecz też jest inny. No, też myślę, że nie dopisało nam szczęścia, szczególnie w tym pierwszym meczu w Częstochowie, bo tam mieliśmy dużą przewagę, a ostatecznie przegraliśmy ten mecz po, po pechowej gdzieś tam sytuacji. No, co tu powiedzieć, no na pewno będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby po prostu w tym meczu wygrać i, i awansować do finału Baraży. Obojętnie z kim byśmy nie grali, no to cel by był taki sam. Myślę, że te poprzednie mecze w tym momencie nie mają znaczenia. Skupiamy się tylko na tym, co, co będzie jutro i, i oby to przyniosło ten oczekiwany efekt. Czyli kibice tak jakby dzisiaj jeszcze ze spokoje mogą zasnąć, jutro się obudzić, bo wiedzą, tak, jakby mogą pomyśleć, że jesteście gotowi. Jesteśmy przygotowani na pewno w 100% do tego meczu. Zregenerowaliśmy się po, po tym sobotnim spotkaniu i na pewno damy z siebie wszystko, obojętnie kto, kto nie będzie grał, czy, czy nawet ci ludzie, którzy nie będą grać, gdzieś tam będą musieli w tym meczu. Pomóc czy z ławki, czy, czy nawet z trybun, to, to na pewno jest duża mobilizacja i, i każdy chce tego awansu do finału, a później ewentualnie będziemy myśleć o kolejnym meczu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.